Cześć drodzy widzowie. Ponad 2 lata temu mój kanał zasłynął tym, że na poprzednią działkę, strasznie zarośniętą, musiałem kupić tą oto kosę Demon, która jak widać żyje, ma się dobrze, żeby skosić ją bezproblemowo. Przez te 2 lata nauczyłem się bardzo wiele na temat tego sprzętu. Nie wypieram się tamtego filmu, bo prezentuje on świeżo po zakupie reakcję człowieka, który nie miał nigdy w ręku takiego sprzętu. A dziś wraz z partnerem tego filmu postanowiłem nagrać taki mini poradniczek, pigułkę, żeby pokazać, czym ta kosa jest, jak to się używa, co dostajecie w pudełku i zrobić taki mini teścik dla osób początkujących. Od amatora, ale już troszkę doświadczonego na ten temat. W filmie tym pragnę wyjaśnić kilka kwestii, które zostały przez 2 lata poruszone w kilku moich filmach na temat tej kosy. Burzy, jaka wywołała się w komentarzach, jak i wielu, wielu nieścisłości. Spróbujemy to wszystko podsumować, skomentować i sprawić, żeby każdy, nawet początkujący, zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam. Wielokrotnie w komentarzach pod filmami, czy też pisząc do mnie na Instagramie czy Facebooku, pytacie się, gdzie kupić kosę. Kosy-demon.pl to sklep internetowy specjalizujący się w temacie tego filmu. Oprócz samej kosy, w kilku dostępnych zestawach i konfiguracjach znajdziesz tu dużo porad i wskazówek. A jeśli masz wątpliwości, możesz zawsze zadać pytanie obsłudze sklepu. Żeby kosa wyglądała tak jak ta tutaj, ta przypominam ma 2 lata, to by udowodnić wam, że to jest ta sama. Tutaj gdzieś była ta tabliczka znamionowa z datą produkcji. Proszę bardzo. Ta jest ta sama. Możecie sobie porównać teraz filmy poprzednie. Rok budowy 2018. Kosa jest dostarczona w 2 pudełkach. W jednym jest silnik i osprzęt. W drugim jest sama ta długa sztyca. Pokrótce zaraz pokażę, co jest w zestawie. I spróbujemy to szybciutko zmontować. W zestawie otrzymujemy biegłowice tnące, osłonę z siatką na twarz, kanisterek do mierzania mieszanki, klucz i akcesoria montażowe, głowicę manualną, nieautomatyczną, szelki, osłonę głowicy, dodatkową żyłkę skręcaną, nóż tnący, instrukcję, rączkę i drugą rączkę wraz z silnikiem. Pamiętajcie, moi drodzy, że są różne zestawy. To jest zestaw podstawowy, który zawiera akcesoria, które będą przydatne w użytkowaniu początkowym kosy. Oczywiście z czasem warto sobie dokupić lepsze akcesoria, bo te dodane do zestawu są podstawowe, aczkolwiek ja przez 2 lata używam cały czas tych samych, nic się z nimi nie wydarzyło. Poza tym oto kanisterkiem, który u mnie troszeczkę przecieka. Zobaczymy ten, czy coś się z nim dzieje od samego początku. Przed przystąpieniem do skręcania warto powiedzieć sobie, czym ta kosa Demon jest. No więc Demon to polska firma, polski producent, oczywiście produkujący w Chinach, żeby nie było żadnych wątpliwości, co już wyjaśniamy pierwszy mit w moich komentarzach, że powiedziałem, że jest to polska kosa. Nie, nie jest to polska kosa, jest to polski producent, polski importer, ale zamawiający w Chinach produkty. Demon to nie tylko słynna kosa, ale też szereg innych produktów, jak pilarki, pompy, kosiarki. Żeby film miał sens, musimy sobie wyjaśnić, czym jest ta kosa Demon. Więc jest to kosa spalinowa z silnikiem jednocylindrowym, dwusuwowym. Silniki dwusuwowe były słynne kiedyś na przykład w Trabantach, w Wartburgach. Charakteryzowały się dość niską kulturą pracy niestety, nadmiernym hałasem, dymieniem, ale zapadły mi w serce szczególnie ten w Wartburgu, dlatego że zawsze pamiętam, jak z dziadkiem tankowałem, że trzeba było nalać najpierw paliwo i dolać mieszankę i dolać oleju do tego i stworzyć mieszankę. Tu musimy zrobić to samo. To nie będzie działało na samo paliwo, na samą benzynę bezołowiową 95, tylko należy to zmiksować z olejem. Z jakim olejem? Wszystko zobaczycie w dalszej części tego filmu. Kosa ta, jak sama nazwa wskazuje, służy przede wszystkim do koszenia.
A czego koszenia? Większych trawników, wyższych trawników, bardziej zarośniętych działek. Jest to idealny produkt na małe działki typu RODOS, tak jak moja, ale też wiem z komentarzy od widzów, że koszą całe hektary, tym sady, swoje pola, jakieś nieużytki, łąki, więc zastosowanie jest naprawdę szerokie. A sprzęt, przypominam, jest bardzo tani i naprawdę jak na tą cenę porządnie wykonany, co mogę powiedzieć śmiało po 2-letnim doświadczeniu jego posiadania. Żeby zebrać to do kupy, nie musicie mieć żadnych specjalistycznych narzędzi. Wszystko dostajecie w zestawie. Oczywiście nie są to pierwszych lotów narzędzia, ale do skręcenia tego na pewno wystarczy. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to należy tą oto długą lagę przykręcić do silnika. Sprawa jest prosta. Musicie przykręcać tak, żeby głowica była w dół skierowana, razem ze zbiornikiem paliwa, który jest tutaj. W tym momencie nakładacie sobie to w ten sposób. Utrafiacie. W zestawie macie takie 4 śrubeczki z podkładką. To są śrubeczki ampulowe. Wkręcacie sobie dołączonym kluczem. Jest większy, mniejszy, tym większym. I skręcacie sobie tutaj w 4 punktach równomiernie. Zachęcam do przykręcania takich rzeczy naprzemiennie, czyli najpierw przykręcacie sobie wszystkie 4 leciutko śrubki, a potem dokręcacie tak, tak, na krzyż i tak, żeby było to równomiernie dociskane. Uwaga! Teraz najważniejsza część filmu. W poprzednim filmie sprzed 2 lat zostałem zhejtowany za to, że źle założyłem rączkę sterującą z gazem i włącznikiem. Oczywiście źle ją założyłem, ale jakbyście oglądali negusy do końca filmu, to byście wiedzieli, że przełożyłem ją potem i o tym powiedziałem. Mniejsza o to, puszczamy w to w niepamięć. Wiem, że wiele osób do mnie też pisało, że też taki sam błąd popełniło. Dlatego dowiecie się, jak to prawidłowo zamontować. Rączkę, która wychodzi przewodami z silnika, montujemy po prawej stronie. Tutaj. Tu, po prawej stronie. O! Dokładnie tu. Jeszcze raz mówię, tu. Tu, zapamiętajcie, po prawej stronie. Zaraz to z bliska zobaczycie, jak to zamontować. Bierzecie sobie mniejszy kluczyk ampulowy dołączony do zestawu. Delikatnie to luzujecie. O, hyc. I to sobie pan luzujesz, czy tam pani. To się w tym momencie luźne zrobiło. I w tym momencie kładamy sobie tutaj, z prawej strony, rączkę. Do połowy mniej więcej, bo się tu musi druga zmieścić. Do połowy mniej więcej, widzicie? To, żeby tu było do połowy. Ustawiamy sobie tak, jak mniej więcej będzie nam wygodnie kosić. Ja jestem osobą wysoką, więc cofam to do siebie troszkę do tyłu. Możemy to wstępnie złapać, żeby to się nie przeleciało. I proszę Państwa, moich miłych, z drugiej strony montujemy rączkę neutralną w pozycji tak, żeby była mniej więcej w linii i w osi, tak jak ta druga. To wszystko będziemy sobie zaraz dopracowywać na własnym ciele. I trzeba to skręcić. Po wstępnym skręceniu mocujemy sobie ten oto przewodzik, tak żeby nam tutaj nie latał. Więc mocujemy go tutaj. Na opaskę zaciskową zwaną zipkiem, tudzież trytytką. I tutaj pomiędzy. I w tym momencie to wam się nie będzie nigdzie majtało, przesuwało. O, więc tutaj troszkę trudniej, ale to możecie sobie osobę drugą do pomocy wziąć. O, i w tym momencie macie tutaj ładnie ściągnięte. Proszę bardzo, tutaj i tutaj to można sobie potem uciąć. Nie będzie to w niczym absolutnie nikomu
przeszkadzało. Przed przystąpieniem do założenia tej oto osłony głowicy należy zamontować nożyk. Do czego służy nożyk? Nożyk ten, proszę bardzo, zwykły kawałek metalu, powoduje, że jak macie nadmiar żyłki, to wam w trakcie pracy obcinają i wtedy ona nie wali tutaj po tej osłonie ani po waszych nogach. Mamy taką trójkątną wypustkę i tu jest to samo na tym metalowym elemencie. Dokładamy i łapiemy w dziurkę. Można wstępnie sobie przyłapać dołączony do zestawu śrubokręcik. Trzeba sobie złapać, żeby nam nie latało. Skręcamy równomiernie. Pamiętajcie, to jest wasze bezpieczeństwo, więc to musi być tutaj mocno, ale z wyczuciem. Zawsze to powtarzam. Proszę bardzo, ładnie skręcone. I tutaj macie skręcone. I tutaj żyłka latając będzie ładnie się odcinała. Osłonę zakładamy w te oto miejsca, używając do tego klucza ampulowego i tych oto śrubeczek z podkładkami. A jak mi komary gryzą. Osłonę podkładamy pod spód. Ustawiamy na miejscu tak, aby były dziurki i skręcamy, dokręcamy równomiernie z wyczuciem. Nie najpierw mocno z jednej, potem z drugiej, tylko trochę tu, trochę tu. Tutaj starajcie się dokładnie, bo to jest też element waszego bezpieczeństwa. Ok, przykręcone. Bardzo ładnie. Kosę mamy wstępnie skręconą. Silnik na miejscu. Przykręcona laga. Przykręcone prawidłowo rączki sterujące po prawej stronie. Pomocnicza po lewej. Osłona wraz z nożykiem do odcinania nadmiaru żyłki. I tutaj mamy samą głowicę. Moi drodzy, przyszedł czas na montaż głowicy z żyłką. Dlaczego głowicy z żyłką? I teraz uwaga, numer X. Dlaczego zaleca się montaż głowicy z żyłką na pierwsze koszenia? Dlatego, że kosa musi zostać dotarta. Jak się dociera kosę? Uwaga, po raz kolejny. Kosę docieramy w następujący sposób. Pierwsze koszenia robimy bardzo delikatne. Na jakichś mniejszych, lżejszych trawach, nie jakichś zaroślach, krzakach, tylko na po prostu zwykłej trawie najlepiej. Kosimy przez około pół godziny, nie na pełnych obrotach, tylko na 3/4 połowie mniej więcej. Robimy przerwę 15 minut, znowu pół godziny, do 40 minut kosimy i znowu przerwa 15 minut. I tak trzeba przynajmniej te 2-3 baki w ten sposób zrobić. Jest to jedna ze szkół. Zaznaczam, że jest wiele szkół w internecie dotyczących docierania kosy. Ta jest poznana przeze mnie. Najczęściej pojawia się w komentarzach, żeby tak robić. Więc tutaj wam polecam w ten sposób zrobić. Oczywiście zawsze zapoznajcie się z instrukcją dołączoną do opakowania. Tak jak zaleca producent. Ja wam powiedziałem swój sposób. Zrobicie jak uważacie. Montujemy na samym początku głowicę z żyłką. Tak zwaną głowicę automatyczną. A na czym ona polega? W środku ma żyłkę dołączoną do zestawu. Podstawowa żyłka, można sobie zawsze zmienić. Tutaj jest guziczek. W momencie jak kosicie w ten sposób, to w pewnym momencie żyłka się tępi. I energicznie uderzając o ziemię, naciska się ten guziczek, wysuwa się wtedy pod wpływem prędkości obrotowej, wysuwa się żyłka i ucina się przez ten nóż, który już był prezentowany. W pierwszej kolejności trzeba dołączonym do zestawu kluczem odkręcić albo palcami, bo to z reguły jest tak zakręcone. O, tu się będzie wam kręciło. Jak zapobiec temu, żeby się to nie kręciło? Tutaj macie małego ampula dołączonego do zestawu, a to jest dziurka. Wsuwacie w dziurkę, trawiacie tak, żeby wam zablokowało i tym kluczem sobie otwieracie. O! Tylko to jest lewy gwint, czyli musicie kręcić w przeciwną stronę, tak jakbyście chcieli dokręcać. To zdejmujemy, to nam niepotrzebne. Do czego to, proszę państwa, jest? Ta nakrętka, ta podkładka i ta podkładka służą do zamontowania na przykład tego, tego, tego i tego, lub też takiej głowicy talerzowej, zwykłej. Do tej głowicy jest nam jedynie potrzebna ta podkładka, gwint. I teraz co?
Najlepiej jest to robić do góry nogami, moi mili państwo, bo wam będzie spadać w ten sposób co mi, ale dla potrzeb prezentacji powiedzmy, że jakoś wytrzymał. Blokujemy, żeby się nie kręciło. I teraz nakręcamy. I oczywiście nakręcamy przeciwną stronę, dlatego że jest lewy gwint, w drugą stronę się to nakręca. O, i dokręcacie mocno. Aby było, pamiętajcie, żeby było równiusieńko. Kolejna uwaga! Często w komentarzach piszecie mi, że wasza kosa po uruchomieniu drga strasznie, lata, robi tak. Jest to nic innego, jak problem złego nakręcenia na gwint. Bardzo często się zdarza, że nakręcając ten zestaw, robicie to lekko krzywo i ta nakrętka nachodzi krzywo i wtedy wchodzi w wibrację, kręcąc się. Jest to nieprawidłowy montaż i zwracajcie na to po prostu uwagę przy dokręcaniu. Kosa jest skręcona, nawet zadbałem o piękne podwyższenie dla niej, żebyście sobie zobaczyli. Jeszcze raz podsumujmy. Silnik, łapa do wieszania, rączka sterująca, rączka pomocnicza, laga, osłona z nożykiem, przykładnia kątowa, no i głowica już nakręcona w sposób, który widzieliście. Teraz przystępujemy do finalnego powieszenia na sobie, jakkolwiek by to brzmiało, kosy. Zrobimy mieszankę, uruchomimy i pokosimy coś. Sąsiedzi niestety zaczęli kosić, także będzie trochę hałas, ale to myślę, że w warunkach działkowych zrozumiałe. Sprawa mieszanki. Czym jest mieszanka? Mieszanka to mieszanina oleju i paliwa. Jakiego paliwa? Benzyna PB95. I olej do mieszanek. Specjalny olej, akurat ten jest z stacji paliw Orlen. Do kosiarek, a konkretniej pod kaszarek, olej do silników dwusuwowych. Pamiętajcie, żebyście się nie zdziwili na stacji paliw, jak zobaczycie sobie obrazek zwykłej kosiarki i kupicie i się natniecie. Nie, absolutnie nie. Musi być do silników dwusuwowych. W niektórych zestawach kosy Demon są dołączone małe takie próbeczki z olejem. W tej akurat nie było, to był podstawowy zestaw, ale w waszym może być. Śmiało możecie używać. Bardzo dobry produkt, mimo że polski i prosty. Kosa Demon zgodnie z instrukcją pracuje na mieszance 1:25. Jedna porcja oleju, 25 porcji paliwa. W praktyce 100 ml oleju na 2,5 litra paliwa. Jeśli tego paliwa w kanistrze nie będziecie używać do niczego innego, tylko do tej kosiarki, to możecie sobie rozrobić od razu mieszankę w tej oto banieczce. Ale jeżeli to zużyjecie za jednym koszeniem. Dowiedziałem się wielokrotnie z komentarzy, że jeżeli przygotujecie sobie wcześniej mieszankę i będzie ona długo stała, to nie nadaje się do niczego i może uszkodzić waszą kosę, więc pamiętajcie o tym. My dzisiaj do tego filmu przygotujemy mieszaneczkę w tym oto zbiorniczku i zrobimy koszenie na jednym takim zestawie. Jest to litrowy zbiorniczek, który ma podziałkę tutaj i tutaj podziałkę do wlania odpowiedniej ilości oleju do zmiksowania. W komentarzach często czytam, że robię błąd, że robię mieszankę 1:25, przecież powinno się 1:50. Nie, moi drodzy, to jest tania kosa, której producent zaleca mieszankę 1:25 i tego się będziemy trzymać. Pamiętajcie o tym, że również gwarancja obowiązuje na to, że używaliście takiej mieszanki, a nie innej. Oczywiście na tym podzielniczku macie też, nie wiem czy to będzie widać, możliwość 1:50, 1:25. My robimy tak, jak jest napisane w instrukcji i tak, jak się smaruje. Jeżeli będziecie prawidłowo użytkować tą kosę, smarować, dbać o nią i używać prawidłowej mieszanki, to będzie wam służyła wiele, wiele lat, pod warunkiem, że nie ma jakiejś wady technicznej, jakiejś fabrycznej, co nawet Mercedesy się przecież psują. Proszę państwa, zrobimy mieszaneczkę. Instrukcja robienia mieszaneczki. Benzynka 95, tylko i wyłącznie w kanistrze. Dlaczego tylko i wyłącznie w kanistrze? Chemikiem nie jestem, ale musicie mi uwierzyć, że na zdrowy chłopski rozum plastikowa butelka
Benzyna ma właściwości rozpuszczalnika, więc plastikowa butelka chyba nie jest dobrym pomysłem, żeby ją wewnątrz rozpuszczało i mieszało się to z paliwem, więc lepiej do tego specjalistyczne tworzywo, kanister od 8 do 15 zł, nie zbawi Was, a jest na parę lat. Odkręcamy. Tu mamy taki lejeczek fajny. I proszę Państwa, przelewamy litr paliwa. Zakręcamy. Do tego litra paliwa dolewamy oleju. Tak jak powiedziałem, tu jest podziałeczka, ona pokazuje, ile tu trzeba nalać. Lejemy wartość 1 do 25. Mamy paliwko, mamy olej. Oczywiście musicie mi wybaczyć, zrobiłem błąd, zobaczcie, zalałem stół. Należy to najpierw włożyć w korek, bo tutaj jest uszczelka, i potem nakręcić, żeby było wymieszane dokładnie. Zalałem stół, mniejsza o to, mamy piękną różową mieszaneczkę, którą zatankujemy teraz naszą kosę. Tankowanie tej kosy to chyba jedna z bardziej prostych rzeczy. Nawet, zobaczcie, macie tutaj powtórzone 1 do 25. Otwieramy zbiorniczek. Spalanie kosy na około 3 godziny koszenia, 3 litry powinna zużyć. U mnie na 7 godzin z małymi przerwami zużyła około 5. I wlewamy sobie tutaj. Zbiornik jest powyżej litra, tyle wystarczy. Zakręcamy. I moi drodzy, będziemy się szykowali do uruchomienia. Widzicie tą magiczną wajchę, która jest tutaj oznaczona jako sanie i praca? Wydaje mi się, że tak. I teraz tu jest, proszę Państwa, ciekawa historia z tą wajchą. W wielu kosach Demon, w tym mojej, sytuacja wygląda tak, że moja kosa zapala tylko i wyłącznie przy przestawieniu na dół jako praca, nie jako sanie. Teoretycznie w instrukcji jest napisane, jak i w poradnikach, żeby do odpalenia przestawić na górę, pociągnąć, odpalić, nawet jak chwilę tylko pochodzi i zgaśnie, żeby już przy drugim odpaleniu przestawić na pozycję dół. Żeby było śmieszniej, porównajcie sobie nową kosę i starą kosę. Proszę bardzo, przyjrzyjcie się. Moja stara kosa ma tutaj w dół off. I ona na tym off działa. Nowa kosa ma w dół on. Tak naprawdę nie wiem technicznie, jak działa to ssanie. W każdym razie moja kosa stara działa tylko i wyłącznie w pozycji off i odpala w tej samej pozycji. Nową, zaraz zobaczymy, jak będzie działała. Przetestujemy, czy da się ją odpalić zgodnie z instrukcją. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby serio podchodzić do kwestii bezpieczeństwa. Nie życzę nikomu, żeby dostał urwanym kawałkiem żyłki albo kamieniem po nogach, albo po głowie, po oczach. Nie róbcie tak, jak ja tutaj widziałem, jak panowie niektórzy koszą po prostu w czapeczce, w krótkich spodenkach. Ja jestem dzisiaj w krótkich spodenkach, wiem. Zalecam długie spodnie do koszenia. Dzisiaj będziemy mało kosić, żeby tylko zaprezentować sprzęt. Ale pamiętajcie o szelkach. Szelki wiszą luźno. Muszą być tutaj te naramienniki, żeby były na ramionach. I jeżeli macie większe połacie terenu do koszenia, to musicie sobie kupić coś lepszego, bo to nie jest najwyższych lotów dołączone do zestawu, ale do małych działek i do rzadkiego koszenia na pewno starczy. Do tego osłona zakłada się na głowę, skręca i mamy piękną siateczką na twarz. Widzicie? Nic tutaj nie trafi w ryjek nam. Teraz Wam pokażę, jak wyważyć kosę. Moi drodzy, łapiecie sobie kosę, wieszacie ją sobie na haczyczku, za tutaj oczko, i w tym momencie ja mam kosę troszeczkę słabo wyważoną, bo ja jestem osobą wysoką, jak widać, i dużą, to w tym momencie bym cofnął. Cofacie to w sposób bardzo prosty.
Wystarczy tutaj pod spodem odkręcić tym ampulem i przesunąć sobie góra-dół. Ja to sobie przesunę i będziemy się zabierać do testowego odpalania i koszenia. Od spodu, żebyście widzieli, tu są śrubeczki. Tu i tu. Odkręcacie, delikatnie luzujecie i przesuwacie sobie góra-dół do waszego wzrostu. Osoby niskie dalej, osoby wysokie do tyłu. Działeczka troszeczkę zarosła, więc to będzie idealny teścik dla kosy, którą trzeba na docieranie. Widzicie, nie jest to za wysoka trawa, trochę takich krzaczków, będzie idealna do przetestowania nowiutkiej kosy Demon Anno Domini 2020. Słuchajcie, według producenta 5,2 konia mechanicznego, 9500 obrotów na minutę, hałas 114 dB. Czy jest taka moc? Ciężko mi zmierzyć. Widzę, że tutaj w tym modelu jest poprawiona kwestia tutaj tych elektrycznych kabelków. One w moim poprzednim kosie się rozpinają dość często, bo są troszkę dalej. I tutaj warto na to zwrócić uwagę, jakby wam nie działała kosa, że może się to rozpiąć. Przy pierwszym uruchomieniu tutaj pod spodem macie takiego cycka. I tego cycka trzeba... A gdzie on tutaj jest? Tu. Trzeba go napompować paliwem. Żeby się zalał cały paliwem. O, jest, pięknie. Zalało się całe paliwem. Ustawiamy zgodnie z instrukcją na ssanie do góry. Ustawiamy przełączniczek w pozycję włączoną. Pamiętajcie, że kosa musi leżeć na prostej, teoretycznie gładkiej powierzchni. Takiej tu nie mam, ale tu jest, powiedzmy, że prosto. I teraz, proszę Państwa, w imię Ojca próbujemy uruchomić. Teraz pochodzić 2 minuty, żeby złapała obrotu. Jak widzieliście, szybko przestawiłem przełącznik na pracę, czyli ten model będzie pracował na zasadzie odpalania na szybko na ssaniu, a potem przełączamy na pozycję praca. Dajemy jej 2-3 minuty, żeby się ustabilizowała i pochodziła sobie. I zaczynamy kosić w sposób delikatny, nie dający pełnej mocy. Kosa sobie chodzi, będzie się stabilizowała przez 2-3 minuty, tak jak powiedziałem. I będziemy teraz kosić. Kosimy niepełną mocą, ja połówkę 3/4 mniej więcej. I teraz są różne szkoły, jak trzeba kosić silnikiem dwusuwowym. Uwaga, po raz kolejny. Są dwie szkoły. Mówią o tym, że lepiej się chłodzi silnik dwusuwowy, jeśli się kosi na pełną moc, trzyma się cały czas po prostu pełny gaz i kosi. A jest druga szkoła, to jest koszenie modulacyjne, wtedy ten silnik kosimy, puszczamy, kosimy, puszczamy, kosimy, puszczamy, wtedy ten silnik podobno lepiej działa. Żeby wam to zobrazować, przeczytam wam za chwilę komentarz jednego z widzów, który chyba tą sytuację powinien wyjaśnić w sposób fachowy. Ja fachowcem nie jestem, więc myślę, że może wam to rozwieje jakoś wątpliwości. Użytkownik Bartek pod jednym z moich filmów. Jestem mechanikiem, znam dobrze budowę, działanie silników. To, że silnik powinien pracować z różną prędkością, to jest prawda, ale w zakresie obrotów, do którego został przystosowany, a nie do odpuszczania całkowicie gazu i potem próba rozpędzenia silnika pod obciążeniem. W ten sposób można uszkodzić również sprzęgło odśrodkowe. Na pełnym gazie kosić to lekka przesada, chociaż silnik prędkości nie zatrze, bo dwusuwowe są na to dość odporne, ale też nie przystosowane do pracy wyłącznie w pełnym gazem. Powiem tak, należy kosić z takimi obrotami, żeby silnika nie dusić, tylko żeby sobie spokojnie pracował. Trawa wszędzie nie jest równa, więc raz trzeba dodać więcej gazu, raz ująć i nie martwić się o silnik, bo będą to dla niego na pewno komfortowe warunki. Pomijam tutaj etap docierania, gdzie powinno się używać jak największego zakresu obrotów. A, gryzą komary! I różnego obciążenia, aby szybko i w całym zakresie się dotarł, ale potem można śmiało kosić na 3/4 gazu i nie odpuszczać w trakcie koszenia. Dodatkowo dobrze jest na silnym silniku nie cisnąć mocno, a po korzeniu
zostawić na wolnych obrotach przez kilkanaście sekund, aby się ochłodził. Myślę, że ta cenna porada tutaj Wam wiele wyjaśni. Ja będę kosił, postaram się tak kosić, tak jak tutaj kolega w komentarzu zaproponował. Kosa się już tak grzała i myślę, że zaczynamy kosić. Przed wyłączeniem kosy dajcie jej chwilę pochodzić, niech ona sobie troszeczkę się ustabilizuje i pochłodzi się tak na tych drobniutkich, wolniutkich obrotach. Też jest taka metoda, trzymajmy się jej zatem. Moi drodzy, a jak nawinąć taką żyłkę? Dowiecie się z jednego z wcześniejszych moich filmów, także zapraszam, tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Teraz damy jej 15 minut odpocząć i znowu kolejny cykl pół godziny koszenia. Poradziła sobie świetnie. Wykosiłem tutaj ten kawałeczek. Oczywiście muszę przestawić samochód, żeby nie oberwał kamieniami ani niczym, dlatego nie kosiłem w tamtą stronę. Pozostaje reszta działki. Na szczęście tutaj nic nie porosło za bardzo, więc tylko fragmentarycznie będę kosił. A teraz ona sobie odpoczywa, ale myślę, że film będzie można zakończyć i podsumować. Moi drodzy, jak widzicie, jak wyglądam, tak wyglądam. Cały jestem uwalony trawą, no ale trudno, takie to są warunki, tak się kosi, dlatego zalecam, żebyście się troszkę lepiej ubierali niż ja. W każdym razie widzieliście krótką prezentację sprzętu. Pokazałem Wam, jak w 2020 roku i po 2 latach doświadczenia wygląda taka kosa. Pokazałem, jak złożyć. Pokazałem, jakie są podstawowe funkcje, czynności, jak to działa, do czego to służy. W takiej pigułce. Myślę, że film warto obejrzenia dla osób, które jeszcze nie mają, które się jeszcze nie zdecydowały na tą kosę. A po więcej szczegółów, jak zajmować się tą kosą, jak nią kosić, jak ją eksploatować, jak o nią dbać, zapraszam do sklepu partnera dzisiejszego filmu. Link oczywiście w opisie. Na stronie tego oto sklepu znajdziecie zakładkę Pomoc Blog. Tam są wszystkie porady i tipy, jak z tego, kurczę, komary, jak z tego wszystkiego korzystać i dbać o nią przede wszystkim. Tam jest to bardzo szczegółowo rozpisane. Zachęcam do oglądania innych moich produkcji, lajkowania tego filmu, udostępniania, oglądania, bo dzięki temu być może w przyszłości będę mógł Wam pokazać inne produkty firmy Demon. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, oglądania i do zobaczenia w innych moich produkcjach. Dzięki, cześć! Jest moc!